Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Sławomir. Cześć, kochani, tu Sławomir. Witamy w naszym laboratorium. Kolejne testy. Tym razem przetestujemy kabel Extralinka 1F. Tak zwany dropowy kabel. Oczywiście zbudowany z włókien Fujikury. Japońska produkcja, najlepsze włókna na świecie. Kabel powinien wytrzymać 0,5 kN na ciągu. W związku z tym sprawdzimy na naszej maszynce, czy aby na pewno jest to zgodne ze specyfikacją. Montujemy na naszej maszynce kabel. Zakładamy okularki i do dzieła. To zaczynamy test. Do boju. OK, skończyliśmy testy naszego kabla 1F. No jak widzicie, wyniki są bardzo imponujące, bo powinien wytrzymać 500 N, wytrzymał aż 947, zanim się zerwał. Także wydaje mi się, że trzeba zmienić specyfikację naszego kabla ekstralinkowego, bo dużo więcej wytrzymuje. Co więcej, w naszej maszynce możemy drukować sobie od razu raporty w ogóle z danych testów. Do każdego takiego kabla dołączasz taki raport. Fajna sprawa. Wtedy mamy pewność, że kupujemy konkretny kabel. To be or not to be. Kabel z konkretnymi parametrami. No to zrobimy sobie od razu druk. Okej. Jak widzicie, uzyskaliśmy 947 N. Tutaj mamy wykres. Jak widać, do krytycznej wartości doszedł kabel i od razu się zerwał. Warto takie coś mieć w swoim laboratorium, wtedy mamy pewność, że kupujemy konkretny kabel. Także polecamy zakup kabli Extralinka, bo naprawdę są dobrej jakości. Do zobaczenia następnym razem.